Witam Was serdecznie w kolejnym wydaniu programu Gra się. Jak zawsze przygotowaliśmy dla Was porcję newsów i zapowiedzi ze świata gier. Będzie też recenzja i kącik retro. Startujemy! Szykuje się nowa gra od twórców Course of the Dead. Tym razem dzieło nosi tytuł Raven's Watch. W wersji Early Access będzie gra dostępna na Steamie od 6 kwietnia. W tej wersji będziecie mogli wybrać jednego spośród 6 bohaterów. W finalnej wersji znajdzie się 4 więcej. Ukaże się ona jednak dopiero w przyszłym roku. Producenci chcą bowiem jak najbardziej dopracować tytuł. Trafi on wówczas także na wszystkie znaczące konsole. Łapcie nowy gameplay z gry. Nie przestaje zaskakiwać producent gier Bethesda. Na rynek zmierza niewielka produkcja Mighty Doom. Będzie ona dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Widok z góry przeniesie nas do świata Dooma, ale takiego bardziej kreskówkowego. Premiera już 21 marca. Fajna ciekawostka, ale my czekamy raczej na większą kontynuację Dooma. Company of Heroes 3 ma już swoje pierwsze recenzje. Okazuje się, że są one niezwykle pozytywne. Średnio to 8 na 10. Zdarzają się oczywiście też 9, ale również 6. Gra nie jest jeszcze dostępna szeroko, a dostali ją jedynie recenzenci branżowi. Na plus wskazują oni różnorodność i opcje rozgrywki. Na minus częste bugi i kiepską fabułę. Star Wars Jedi Survivor to najnowsza produkcja ze świata Gwiezdnych Wojen, która zbliża się wielkimi krokami, a producent wypuszcza coraz więcej filmów i informacji. Tym razem na ujawnionym fragmencie z gry widać walkę mieczem świetlnym.
Co ciekawe, będziemy mogli korzystać z dwóch rodzajów broni naraz. Sama gra nie wygląda jakoś niesamowicie, ale od dłuższego czasu tytuły sygnowane marką Star Wars przyzwyczaiły nas do wysokiego, acz nie mistrzowskiego poziomu. Zbliża się coś mrocznego. Zajęli szpital prawie natychmiast. Zupełnie jakby to planowali. Wysyłałeś ludzi do Eivum. Wielu zginęło z twojej winy. Zabrali moje dziecko. Czy to słońce jest zakryte tutaj, czy wszędzie już jest ciemno? Wiesz, co wydarzyło się w schronie? To samo stanie się tutaj, co nie? Czekamy mocno na premierę tytułu Redfall. Na razie graczom zaprezentowano nowy zwiastun i to w polskiej wersji językowej. Producentem jest wspomniana już dzisiaj Bethesda. Na filmie widzimy mroczny świat i fragmenty walki z przerażającymi istotami. Można także zauważyć, jakimi gadżetami będziemy się posługiwać podczas rozgrywki. Szykuje się mocna rzecz. Co to za miejsce? Wygląda jak przedziwny sen. To jest transmisja dla mieszkańców Redfall. Zadbajcie, by mieć się czym bronić. W górę! O cholera. Cały świat się zmienia. Redfall po początek. Dość szybko przejęli straż przybrzeżną. Wszyscy się rozpieszą. Musimy wyruszyć po zapasy dla tych ludzi, by pomóc im przetrwać ten chaos. Wszyscy oprócz was wiedzą, że to koniec! Te frakcje chyba się zwalczają. Tej wyspy nie można już uciec! Metroid Prime Remastered, czyli ponowne wejście w stare buty. Jak udała się nowa wersja jednej z najlepszych gier w ogóle? Sprawdzamy. Kilka lat gracze na całym świecie czekali na to, aż pojawi się odświeżona wersja Metroid Prime. Gra w końcu się ukazała i możemy mówić tu nie o remake'u, czyli o zrobieniu gry od nowa, a o remasterze, czyli o gruntownym odświeżeniu pozycji pasującym do dzisiejszych czasów. Pierwotna wersja ukazała się 20 lat temu i zaskakiwała zmianą trybu kamery. Po raz pierwszy w serii była to perspektywa pierwszoosobowa. Styl gry został jednak taki sam. To nadal rozwiązywanie zagadek i otwieranie niedostępnych wcześniej miejscówek. Po latach gra nadal zachwyca. Oczywiście pomaga tu oprawa, która wygląda naprawdę efektownie. Minusy są te same, co w oryginale, czyli głównie długość gry. Nie jest ona jakoś specjalnie rozwinięta, ale te kilkanaście godzin zabawy jest zapewnionych. Mamy do wyboru aż 4 tryby sterowania postacią. W porównaniu do oryginału z GameCube, sterowanie wydaje się być łatwiejsze na obecnym Switchu. Całość chodzi bardzo płynnie. Grafika zdecydowanie jest odświeżona i widać to na każdym kroku. Widzimy więcej, jaśniej, wszystko jest bardziej szczegółowe i wyraźne. Nintendo po raz kolejny pokazało, kto jest szefem. Ta korporacja jak nikt potrafi dostarczyć niemal idealne produkcje. Taką z pewnością jest Metroid Prime Remastered, który właśnie wylądował na Switcha. Polecamy.
Skoro mówiliśmy dziś o Nintendo, to zajmijmy się serią retro związaną właśnie z tą korporacją. Przyjrzyjmy się więc sympatycznemu gorylowi o imieniu Donkey Kong, który jest jedną z ikon wielkiego N obok Mario i Zeldy. Geneza serii Donkey Kong sięga roku 1981 i wydanej wersji na automaty gry autorstwa Shigeru Miyamoto. Następne lata przyniosły dwie nowe odsłony marki: Donkey Kong Junior 82 rok oraz Donkey Kong 3 83 rok. Przez kolejną dekadę deweloperzy z Nintendo pod wodzą Shigeru Miyamoto skoncentrowani byli jednak na rozwoju cyklu Mario Bros., a Donkey Kong trafił na bocznicę. Sytuację zmieniło dopiero ukazanie się gry Donkey Kong Country w 1993 roku, która okazała się jednym z największych przebojów konsoli Super Nintendo Entertainment System. W ciągu następnych 20 lat marka rozwijana była w kilku subcyklach, m.in. Donkey Kong Country, Donkey Kong Land, Donkey Kong Racing oraz Mario vs. Donkey Kong. Wydawca zadbał także o szereg spin-offów, w tym chociażby Donkey Kong Jungle Fever czy rytmiczną serię Donkey Konga. Ogółem na przestrzeni ponad 30 lat ukazało się około 30 gier zaliczanych do cyklu Donkey Kong, w większości wydawanych wyłącznie w wersjach na konsole produkowane przez Nintendo. Głównym bohaterem gier z serii Donkey Kong jest goryl, który choć w pierwszych odsłonach cyklu pełnił rolę głównego przeciwnika, to z czasem zyskał status protagonisty. Często towarzyszą mu także inne postaci jak Donkey Kong Jr., Cranky Kong, Diddy Kong, Dixie Kong czy King K. Rool. Mechanika rozgrywki w poszczególnych grach z cyklu bywa różna. Najczęściej są to platformówki 2D lub 3D, zdarzają się jednak także zręcznościowe wyścigi lub bijatyki. Na ogół gry oferują możliwość zabawy jednoosobowej oraz w towarzystwie innych graczy. Oprawa audiowizualna serii Donkey Kong ewoluowała wraz z jej rozwojem. Początkowo gry z Donkey Kongiem oferowały jedynie prostą, dwuwymiarową grafikę i podkład muzyczny w formacie MIDI. Współczesne produkcje odznaczają się zazwyczaj atrakcyjną, trójwymiarową grafiką w kreskówkowym stylu. I to wszystko w dzisiejszym programie Gra się. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za dwa tygodnie.